Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Ja się nazywam Maria Babicka i pracuję w dziale pedagogiki teatru Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego. Będę miała przyjemność poprowadzić dzisiaj spotkanie dotyczące przerwanych relacji z publicznością o pracy z widzem w czasie pandemii. I są ze mną dziś Bogna Kietlińska, Dorota Ogrodzka i Kasia Plebańczyk. Też już oficjalnie witam Was tu bardzo serdecznie. Za kilka chwil powiem trochę więcej, przedstawiając moich miłych gości, ale na początku chcę też przywitać wszystkich Państwa, naszych uczestników, słuchaczy i komentatorów, ponieważ jest to zorganizowane w taki sposób, że mogą Państwo w trakcie tej rozmowy pisać na czacie i porozumiewać się ze sobą, wymieniać się myślami, refleksjami wobec tego, o czym my będziemy rozmawiały. Ale mamy też przy tym taką prośbę, żeby Państwa kamery i mikrofony pozostały wyłączone przez cały czas trwania tej rozmowy. Rozmowa jest nagrywana, więc to pozwala nam też na taki jasny obraz do używania i udostępniania go później. W ciągu tej rozmowy, kiedy będą Państwo komentować czy pisać coś na czacie, nie będziemy za bardzo na to zwracać uwagę, żeby się nie rozpraszać, ale ostatnie 15 minut tej rozmowy będzie przewidziane na zadawanie pytań, więc ja wtedy skupię moją uwagę na czacie i postaram się złapać pytania, które będą tam padały. Mam nadzieję, że uda nam się do wszystkich albo chociaż do większości się odnieść. Ta część zakończy się o godzinie 18:15, a później zaproszę Państwa na krótką przerwę i ci z Państwa, którzy będą chcieli wrócić już wtedy z kamerami i z mikrofonami, zostaną zaproszeni do kilkuosobowych wirtualnych pokoi, w których będzie można porozmawiać sobie o tym, co się uruchomiło podczas tej naszej dyskusji. Zerkam, czy coś jeszcze ważnego organizacyjnego nam zostało, ale chyba nie. Więc przechodząc do tematu, chcę powiedzieć o tym, że to dzisiejsze spotkanie jest już trzecim spotkaniem z cyklu spotkań na temat przerwanych relacji, które organizujemy z działem pedagogiki teatru. Pedagogika teatru jest bardzo szeroką dziedziną i można pedagogów i pedagogzki teatru spotkać w bardzo wielu różnych miejscach. I stąd też ten temat przerwanych relacji na bardzo różnych poziomach się odbija. I jednym z takich poziomów, bardzo ważnym poziomem pracy pedagogów teatru jest praca z widzem. To są właśnie głównie pedagodzy, którzy pracują w teatrach i organizacjach teatralnych. I w związku z tym dzisiaj chcemy właśnie poruszyć taki temat relacji z publicznością. Zacznę od Ciebie, Dorota, żeby powiedzieć, że jesteś właśnie dziś podczas tej rozmowy może niejako takim głosem pedagogów teatru, jako pedagogzka teatru, jako reżyserka, artystka społeczna i badaczka, ale także wiceprezeska Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. Chcę też powiedzieć, że Dorota współprowadzi u nas na studiach podyplomowych pedagogika teatru przedmiot praca z widzem, więc też takie doświadczenie może być cenne do tego, żeby dziś się podzielić głosem z idei pedagogiki teatru i tego, jak to się łączy z pracą z publicznością. No a praca z publicznością, relacje z publicznością w ogóle nie byłyby możliwe też bez samej publiczności, więc dzisiaj ten głos zapewni nam Bogna Kietlińska, doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Bogna, niedługo po starcie pandemii rozpoczęłaś badania, które mają na celu właśnie zbadanie preferencji widzów w kontekście oferty teatrów i jakichś nowych praktyk, które w wyniku pandemii się pojawiają, więc będzie też czas na to, żebyśmy dzisiaj usłyszeli o tym, co te badania już teraz pokazują, bo dodam od razu w tym miejscu, że badania trwają, więc myślę, że na czacie w międzyczasie pojawi się gdzieś ta ankieta, którą jeszcze przez jakiś czas mogą Państwo wypełnić, jeśli tylko będziecie mieli na to ochotę. Pedagogika teatru nie działa nigdy w oderwaniu. Zawsze jest zanurzona w rzeczywistości, w której funkcjonuje. I istotne jest też to, że dzisiaj jest jednym z wielu różnych kanałów i sposobów na komunikowanie się z widzem. Chcemy więc spojrzeć też dzisiaj na taki szerszy kontekst tego, jak instytucje widzą swoją relację z publicznością i jakie są sposoby ich na to. I stąd obecność Ciebie, Twoja, Kasiu, Kasia Plebańczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kasia jest doktorem nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i adiunktem w Instytucie Kultury UJ-u. I dziś też opowie nam trochę szerzej o tym, o tej perspektywie instytucji jako ekspert od Audience Development. Przedstawiłam Was w taki sposób, ale jak doskonale wiecie, chciałabym, żeby te Wasze początkowe wypowiedzi, którymi rozpoczniemy naszą rozmowę, były w zupełnie odwrotnej kolejności, co za chwilę będę uruchamiać. Ale jeszcze dodam, że na początku właśnie będą takie krótkie Wasze wypowiedzi, później sobie porozmawiamy, a na koniec ten wspomniany 15-minutowy czas na zadawanie pytań. Policzyłam sobie jakoś w tym tygodniu, że mija już 7 tygodni, odkąd siedzimy w takim zamknięciu, pewnie wszyscy w różnym stopniu, ale przede wszystkim zamknięte są różne instytucje kultury, w tym teatry. I myślę sobie, że jest to taki czas, który trudno już nazwać krótkim eksperymentem. Trudno powiedzieć o nim, że to czas, który może jest tak tylko na chwilę. Widzimy, że już trochę trwa i mogliśmy mieć już szansę się w nim osadzić. I myślę też, że można już zauważyć pewne tendencje w tym, jakie sposoby komunikowania się z widzami przyjmują teatry. I tu zwracam się do Ciebie, Kasiu, i chcę właśnie zapytać Cię o te sposoby i o Twoje spostrzeżenia z tym związane i refleksje. Oddaję Ci głos. Okej, dziękuję bardzo. Ja próbowałam się trochę do tego przygotować. Zrobiłam sobie notatki, więc będę do nich zerkać. Mam nadzieję, że... Oczywiście jest tak, że nie o wszystkich rzeczach jesteśmy w stanie powiedzieć, natomiast może ja powinnam zacząć od tego, że no wszyscy w tym uczestniczymy, prawda? I wszyscy próbujemy uczestniczyć w różnych rzeczach, które się dzieją online. Ja poszłam jeszcze troszeczkę dalej, ponieważ również prowadzę projekt badawczy i prowadzę go ze studentami, z którymi akurat w tym semestrze prowadzę kurs, który się nazywa Audience Development. No i ponieważ nie za bardzo się dało ten kurs zrobić w warunkach, które zostały pierwotnie zaplanowane, to my przeszliśmy na trochę inny etap i obserwujemy i analizujemy to, co się w tej kulturze dzieje. To znaczy nie tylko w teatrach, ale generalnie w kulturze. Ja dzisiaj bardziej się skupię oczywiście na teatrach, bo jakby o tym rozmawiamy, ale próbujemy obserwować bardzo, bardzo różne rzeczy. No i generalnie rzecz biorąc jest tak, że po pewnym takim chyba początkowym momencie takiego chaosu, kiedy nie za bardzo instytucje i organizacje wiedziały, co robić, to nagle wszystkie zaczęły udostępniać różne swoje zasoby. Mówimy tu zarówno o pełnych spektaklach, na przykład teatralnych, ale mówimy też o innych rzeczach. Z samymi spektaklami wydaje się, że też już zaczyna być pewien przerost chyba tego, co mamy do dyspozycji. Już nawet widziałam, że funkcjonują takie pojęcia jak streamoza czy teatr Flix w internecie, co pokazuje wyraźnie, jak bardzo, bardzo dużo tego jest. No i również pokazuje, że my, ktoś, kto bardziej jest zorientowany, myślę, że ma pewną łatwość w odnalezieniu sobie tego, co chciałby zobaczyć. Natomiast podejrzewam, że przeciętny odbiorca no, czuję się chyba w tym wszystkim bardzo zagubiony, dlatego że naprawdę jest tego straszliwie dużo. No i my nie bardzo wiemy, jak się w tym wszystkim poruszać, prawda? Druga rzecz, która się pojawia przy okazji samych prezentacji spektakli, jest taka, że nie wszystkie teatry były przygotowane do tego, żeby udostępniać spektakle online. Online to właściwie nie do końca jest online, prawda? To są nagrania tych spektakli, ale one nie zawsze były przygotowywane w sposób profesjonalny, dlatego że no, bardzo często była to po prostu dokumentacja instytucji. I z różnych powodów, bardzo szeroki, to jest może jeszcze szerszy temat, ale z różnych powodów te instytucje zaczęły udostępniać te rzeczy. No i one to robią w różny sposób. Ja sobie tu próbowałam to jakoś wyłapać i spróbować to uporządkować, no bo mamy tak, mamy spektakle, które odbywają się, znaczy prezentacje tych nagrań, tak, które się odbywają w czasie rzeczywistym, najczęściej w mediach społecznościowych, prawda, są gdzieś puszczane, ale także na przykład na YouTubie, czyli jest puszczony spektakl, który mamy obejrzeć w danym czasie, prawda, no i
Nie wiem, tak sobie myślę, że na przykład widziałam spektakl z Garbienic, który tak zrobił. Widziałam Ster Warszawa, prawda? Jest bardzo, bardzo dużo takich rzeczy, które właśnie w tym konkretnym momencie się odbywają. I to jest jakby jedna forma. Druga forma jest taka, jak na przykład zamieszczenie spektaklu, które można sobie zobaczyć w jakimś terminie. To robi na przykład Krakowska Bagatela, która wrzuca od czasu do czasu spektakle na YouTube'a i możemy sobie zobaczyć nam w ciągu miesiąca na przykład dane tytuł. Mamy też coś takiego, co można nazwać premierą online. Tu widziałam na przykład, że Teatr Wierszalin udostępnia przedstawienia, które zostały nagrane profesjonalnie dla telewizji, ale wcześniej nie były udostępnione, prawda? I w danym momencie odbywa się taki rodzaj premiery i ten spektakl zostaje w sieci. On może, w przypadku Wierszalina akurat tak jest, że ten spektakl zostaje i można go sobie zobaczyć w każdym innym dowolnym terminie, prawda? Natomiast coś w rodzaju takiej premiery online mamy. Druga strona tego pokazywania jest taka, że większość instytucji pokazuje to bezpłatnie, ale nie wszystkie. To trochę zależy od tego, jaki status ma instytucja, ale także instytucje publiczne, czy nazwijmy je półpubliczne, tak? Powiedzmy, czy które mają jakieś tam finansowanie ze strony administracji publicznej, jak na przykład Teatr Nowy Proxima też w Krakowie, który za symboliczną opłatą, tam 5 zł, prawda, trzeba sobie wykupić bilet wcześniej i ma się dostęp w tym czasie takim rzeczywistym, którym możemy sobie ten spektakl obejrzeć. No więc to jest jakby jedna forma tak w ogóle, prawda, czyli prezentowanie tych rzeczy, które już mamy, które zostały zrobione, co jest niewątpliwie z jednej strony fajne, bo możemy sobie obejrzeć rzeczy, których nie mieliśmy okazji zobaczyć, no bo nie pojechaliśmy gdzieś na drugi koniec Polski, żeby zobaczyć sobie spektakl. Oczywiście ma to też swoje wady. Poza tymi technicznymi wadami jest też tak, że nie wszystkie te spektakle, powiem w cudzysłowie, nadają się do puszczenia w internecie. Z różnych powodów, prawda? Zostawmy ten wątek, bo myślę, że to jest jakby duży, kolejny bardzo, bardzo duży temat. Ale to jest jakby jedna ścieżka. Druga ścieżka to jest coś, co zostało przygotowane specjalnie na potrzeby internetu. I tutaj też mamy bardzo, bardzo różne formy. Od takich najprostszych, najbanalniejszych rzeczy, jak na przykład różnego rodzaju prezentacje artystów, typu, nie wiem, śpiewak operowy, który sobie ćwiczy, prawda, nie, jednocześnie, nie wiem, gotując obiad, czy prasując coś tam, czy sprzątając, prawda, i możemy go zobaczyć w warunkach domowych, jak sobie przygotowuje coś, ćwiczy i tak dalej. To jest jakaś tam forma, natomiast trzeba pamiętać również o tym, że takie rzeczy my oglądamy pod oficjalnymi stronami, pod oficjalnymi miejscami, w których instytucja się prezentuje. W związku z czym no, jest ten taki parasol instytucji nad tym wszystkim, prawda? Nie jest to działanie takie zupełnie puszczone na żywioł. Są takie rzeczy jak inicjatywy samej instytucji, które zostały przygotowane na potrzeby puszczenia tego w internecie. I tutaj się pojawia tego coraz więcej, zwłaszcza, że został uruchomiony program dotacyjny w ministerstwie. Więc tym bardziej zaczyna się tworzyć na potrzeby internetu. Ale wcześniej instytucje też już zaczęły to robić, prawda, z tej pozycji instytucjonalnej. Na przykład w Teatrze Słowackiego w Krakowie mamy coś, co się nazywa Zamknięci w Teatrze. Taki odcinek, serial taki teatralny, prawda, który puszczany jest dość regularnie. To wszystko oczywiście to trudno wyczerpać temat, prawda, bo tych różnych inicjatyw jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast patrząc na to z perspektywy tego, jak buduje to jakieś relacje z widzem i z perspektywy tego, co robią instytucje, organizacje, żeby budować tą relację z widzem, myślę, że trzeba zauważyć, że ta intensywność i aktywność jest z jednej strony bardzo różna, bo niektóre z teatrów ograniczają się do tego, że puszczają na przykład spektakl albo puszczają właśnie jakieś formy nagrań i po prostu ludzie sobie to oglądają. Czasami blokowane są czaty pod prezentacją, więc nie zawsze jesteśmy w stanie
oglądać to, co się tam dzieje, ale czasami one są bardzo aktywne i ze strony instytucji jest ktoś, kto prowadzi, moderuje jakąś tam rozmowę. Odbywa się całe mnóstwo webinariów takich, odbywa się całe mnóstwo takich rzeczy, gdzie, nie wiem, jakaś grupa artystów nagrywa, może nie nagrywa, czyli w wersji online, nie wiem, czyta scenę jakąś, albo śpiewa piosenkę, albo coś tam, prawda? To takie rzeczy też się dzieją. Natomiast jest też sporo takich rzeczy, które mi się wydają akurat bardzo cenne, bo przy tej okazji pokazujemy widzowi, na czym polega tak naprawdę praca w instytucji. I pojawiają się takie wypowiedzi, nie wiem, czy takie krótkie prezentacje przygotowane specjalnie na potrzeby internetu, na czym na przykład polega praca dyrygenta w teatrze, albo praca tancmistrza, albo reżysera innego i tak dalej, prawda? Więc niewątpliwie jest to forma pewnego zbliżenia się do odbiorcy, któremu coś możemy więcej pokazać, coś więcej poza samym przedstawieniem. Jest to zupełnie inna forma niż w sytuacji, kiedy ten widz kiedyś wcześniej przychodził do nas, do instytucji, nie wiem, odbywały się jakieś lekcje, spotkania i tak dalej, i tak dalej. No więc mnóstwo tego jest tak naprawdę i tych form jest bardzo, bardzo dużo. Mamy sporo wywiadów, mamy już w tym momencie wręcz grafiki. Niektóre z teatrów mają grafik, prawda? Czyli w poniedziałki prezentujemy, nie wiem, filmy, we wtorki mamy live czaty, w środy mamy spektakl, w czwartek mamy czytanie bajki i tak dalej, prawda? Czyli pewien taki cotygodniowy grafik, który przyzwyczaja odbiorcę do tego, żeby... No właśnie, pytanie do czego? I to jest ta perspektywa instytucji, która mnie tutaj najbardziej interesuje, dlatego że ja na to patrzę nie z perspektywy tylko i wyłącznie budowania tej relacji takiej personalnej, ale właśnie z perspektywy takiej, że to z jednej strony jest wychowywanie, w cudzysłowie powiedzmy, takie wychowywanie sobie widza i przyzwyczajanie go do tego, że my jesteśmy, jacy jesteśmy, ale z drugiej strony jest to czysty marketing. To znaczy, że to jest również walka o widza, który potem, jak już będzie bardziej normalnie, do nas wróci i wygrają ci, którzy teraz są najaktywniejsi, bo inni po prostu w tym znikną, a no marketing jest jaki jest, prawda? Myślę, że większość z nas jest w jakiś sposób na to podatna. I my mamy tą świadomość z jednej strony tego, że to są działania marketingowe, ale z drugiej strony rzeczywiście aktywność instytucji i wychodzenie naprzeciw swoim odbiorcom z bardzo różną ofertą i z tą prezentacyjną i z taką bardziej interaktywną, to wszystko powoduje, że ten widz wróci do nas potem. Ja myślę, że tak ogólnie to chyba tyle, bo to naprawdę jest temat rzeka i można bardzo, bardzo dużo, ale chciałabym dziewczynom też dać szansę, żeby mogły coś jeszcze powiedzieć, zanim ja się rozgadam całkowicie. Okej, dziękuję Kasiu. Myślę, że na ten moment to rzeczywiście może być wystarczające, a pewnie jeszcze sobie będziemy o tym dyskutować i będzie czas na refleksję. Bardzo Ci dziękuję za takie zebranie i uporządkowanie, bo myślę, że to, od czego zaczęłaś, o takim pewnym zagubieniu, które może towarzyszyć widzom w odnalezieniu tego, że takiego poczucia, że tego jest bardzo dużo, to jest coś, co może towarzyszyć wielu osobom i widzom, i pracownikom teatrów, i widzom, którzy chcą też korzystać z oferty teatrów innych i rzeczywiście można mieć takie wrażenie, że przesytu już z tym związanego, więc myślę, że też fajny, bardzo cenny jest taki głos, w którym trochę to uporządkowanie, kategoryzowanie rodzaju komunikatów, jakie otrzymuje publiczność od teatrów, jest bardzo cenna. No ale właśnie jestem ciekawa, bo sama sobie myślę, że sama nieraz odczuwam takie zagubienie, widząc z ilu miejsc można korzystać i też widząc, że dzień jest ograniczony i naprawdę mogę wybrać tylko część z tego, co teatry oferują i że chciałoby się więcej i więcej, bo nagle się okazuje, że to, żeby zobaczyć coś w innym mieście, nie jest już związane z długą podróżą, choć bardzo je lubię, to i tak może to po prostu teraz być wygodniejsze, bo jest u mnie. Ale to są moje myśli, a zastanawiam się, co Bogna w Twoich badaniach
słychać już teraz, chociaż one trwają, o tym, jak widzowie odbierają oferty teatrów. Co na ten temat sądzą? Oddaję Ci głos. Bardzo dziękuję. Z przyjemnością o tych badaniach opowiem. Powiem także może o tym, skąd one w ogóle się wzięły, dlatego że przyczyna, dla których zaczęłam je robić, była sytuacja pandemii oraz jakiegoś takiego lęku przed tym, że w sumie to nie wiem, co w tym momencie można by było zbadać, zajmuję się teatrem, dużo czasu spędzam w domu, stąd postanowiłam taką ankietę sporządzić i przyznam, że te efekty absolutnie mnie zaskoczyły i przerosły, za co też ogromnie dziękuję wszystkim osobom, które pomogły mi te dane zbierać. Ja opracowałam wstępnie wyniki na podstawie 590 wypełnień, to jest na ten moment, myślę, że to jeszcze będzie faktycznie się zwiększało. I na samym początku opowiem kilka słów o samym uczestniku i uczestniczce tego badania. Przede wszystkim są to kobiety, to jest 3/4 badanych. Mężczyźni tutaj stanowią faktycznie mniejszość. Jeżeli chodzi o wiek, to przede wszystkim są to osoby w wieku 21-30 lat, następna grupa to jest 31-40, potem już nieco mniejsza 41-50. Te grupy skrajne tutaj zdecydowanie jakby najsłabiej były reprezentowane. Wykształcenie w 60% jest to wykształcenie wyższe, i 22 półwyższe. Zatem też widzimy, że tutaj ono jest znaczące. I co jest także istotne, w 65% respondenci i respondentki nie byli zawodowo związani z teatrem. Co także tutaj wydaje mi się ważne, 35% to były osoby, które z teatrem są związane. I udało nam się także wyjść poza tak zwaną bańkę warszawską, dlatego że jeżeli chodzi o Warszawę, mamy 45% respondentów, natomiast cała reszta to są osoby mieszkające w bardzo różnych ośrodkach i bardzo różnej wielkości, co także przyznam, no, sprawiło mi bardzo wiele radości, mówiąc zwykle badawczej, że udało się gdzieś poza to grono własne wyjść. Jeżeli chodzi o to, jak wyglądało życie badanych przed stanem ogłoszenia pandemii, zdecydowanie oczywiście w ankiecie wzięły udział osoby, które w bardzo dużej mierze uczęszczały do teatru bardzo często. To było nawet kilka razy w miesiącu, to jest 40% badanych, albo kilka razy w roku, to są 33%. Tak, tutaj pomiędzy mamy jeszcze 17% osób, które były raz w miesiącu, więc możemy powiedzieć, że z tą grupą kilka razy w miesiącu to jest grupa takich, no mówiąc może brzydkim marketingowym językiem, heavy userów intensywnych, teatralnych, i najczęściej do teatru chodzili z żoną, mężem, partnerem, partnerką, taką bliską osobą, raczej właśnie w tej relacji w dwójkach, ale też 20% badanych to są osoby, które chodzą do teatru same. I ja przyznam, że ja także taką osobą jestem. Jeżeli faktycznie myślę o tym, w jakich konfiguracjach głównie w teatrze bywam, to też zasilam tę grupę. Cóż dalej, przed pandemią najważniejsze, jeżeli chodzi o wybór danego spektaklu, był właśnie repertuar, czy też danego teatru. I w drugiej kolejności potrzeba przeżycia kulturalnego, i w trzeciej to był termin samego spektaklu. Tutaj ten termin to jest 45% odpowiedzi, to było akurat pytanie wielokrotnego wyboru, natomiast to jest faktycznie bardzo znaczące, tak? To albo absolutnie uniemożliwia, albo umożliwia wyjście do teatru. Natomiast co się stało, kiedy nastały czasy pandemii? Aż tutaj można powiedzieć, że 71% respondentów korzystało z oferty teatrów, tej online'owej oferty teatralnej. To jest bardzo duża grupa, tak? Ja też mam świadomość tego, że oczywiście w badaniu wzięły udział osoby, które są tym tematem zainteresowane i dla których temat stanowi bardzo istotny obszar życia, nie tylko odświętnego, ale codziennego. Natomiast tutaj też jest duża grupa osób, bo nieco ponad 26%, ale to jest 1/4 badanych, które oglądają spektakle kilka razy w tygodniu. Więc to jest faktycznie grupa duża. No i tutaj mamy oczywiście tę grupę podobną, to zresztą poprzednie pytanie to pokazywało, blisko 30% badanych, którzy nie korzystają z takiej oferty, i o tym, dlaczego nie korzystają, także za chwilę opowiem. Kiedy, no tutaj może to odpowiedź na to pytanie specjalnie nie dziwi, jak się ogląda, bardzo wiele osób ogląda samemu.
to jest 44% badanych, no i oczywiście w drugiej kolejności jest to znowu partner, partnerka, żona, mąż, taka najbliższa osoba, z którą się przebywa. Co dzisiaj, czyli w tych czasach, kiedy nie można iść do teatru, wpływa na wybór danego spektaklu i co w tej ofercie, co ma największe znaczenie przy tym wyborze? Znowu w pierwszej kolejności jest to repertuar i tutaj też za chwilę powiem, jaki to dokładnie repertuar jest. Następnie znowu taka potrzeba przeżycia kulturalnego i w trzeciej kolejności to jest godzina spektaklu. Tak? Tutaj już dzień nie jest tak istotny, natomiast godzina spektaklu jest ważna i ona się też wiąże z tym, jak bardzo się odmieniło życie osób pracujących i osób, które posiadają dzieci, jeżeli chodzi o organizację dnia pracy. Tak? To po prostu tych obowiązków jest zdecydowanie więcej i czasami się okazuje, że w momencie, kiedy nie ma możliwości powrotu do tego spektaklu i trzeba go obejrzeć w danej chwili konkretnie, to po prostu jest to niemalże niemożliwe. I teraz rozwijając te przyczyny, tego, że ja na dzisiaj także przyjrzałam się przede wszystkim tym pytaniom otwartym, gdzie badani i badane pisali, jakie są zalety tej oferty, jakie są jej wady oraz dlaczego nie korzystają. I to, co jest zdecydowanie najsilniejszym głosem, to jest taka możliwość, zresztą ty przed chwilą o tym też, Marysiu, powiedziałaś, to jest możliwość zobaczenia spektakli z takich teatrów, które są od nas geograficznie oddalone. To jest takie przełamywanie tego geograficznego dystansu oraz, co jest bardzo dużą wartością, możliwość powrotu do spektakli archiwalnych. Jeżeli ktoś kiedyś nie miał możliwości obejrzenia czegoś, a dzisiaj taką możliwość zyskuje, to jest jeden z takich najsilniej obecnych faktycznie głosów i argumentów za tym, że warto taką ofertę udostępniać. To jest także czas na nadrabianie zaległości teatralnych, to jest czas także na to, żeby sięgać do spektakli, które nie są spektaklami polskimi i także są udostępniane w tym momencie przez teatry zagraniczne. Także kwestia oczywiście podróżowania, czyli tego, że podróże jednak kosztują w tym momencie, jeżeli te spektakle są udostępniane, w znaczny sposób jednak ogranicza się koszty. I daje to właśnie taką możliwość nadrobienia tych zaległości, o których już wspomniałam. I co tutaj także wydaje mi się szalenie istotne, to, że pojawia się wątek faktycznie jako wada, o której też za chwilę powiem, jest często bardzo zła jakość nagrań, natomiast jako zaleta pojawia się to, że możliwość oglądania tego, w jaki sposób jest zarejestrowany spektakl, daje także taką szansę bliższego przyjrzenia się aktorom. To jest punkt widzenia, który z widowni dla wielu osób jest nieosiągalny, zwłaszcza dla krótkowidzów. Ja jestem bardzo dużym krótkowidzem też dla przykładu, mam wadę -8 i faktycznie ja bardzo często po prostu mimo okularów bazuję na ruchu, tak? To znaczy nie mam możliwości przyjrzenia się temu, co się dzieje na twarzach aktorów. I tutaj faktycznie dla niektórych widzów jest to taki pierwszy raz, kiedy oni są w stanie przyjrzeć się twarzom i gestom aktorów, tak? To jest bardzo istotne, to jest nowa jakość tego kontaktu, chociaż on oczywiście nie ma formy kontaktu bezpośredniego. No i też łatwiej jest czytać napisy, tak? Ale to jest, idzie gdzieś tam w parze, to wynotowałam sobie tę nazwę Teatrflixu i to też trochę gdzieś tak się spina, tak? Z tą możliwością jednak napisów. To jest dla widzów, to jest zupełnie inne doświadczenie teatru, gdzie faktycznie ta bliskość tego, co jest na scenie, jest bardzo kusząca, chociaż mają świadomość bardzo silną, że to kamera za nich wybiera, co jest rejestrowane. Także tutaj nie ma możliwości zwrócenia się w którąś stronę, tylko patrzymy już na taki obraz, który jest obrazem przypominającym obraz filmowy. I też pojawia się tutaj coś, co jest charakterystyczne dla filmu, czyli możliwość przewijania i pomijania scen, co nadaje dosyć dużo, powiedziałabym, sprawczość. Ja tutaj zacytuję jedną z wypowiedzi. Cieszy mnie możliwość powiedzenia sobie, okej, próbowałam, ale mi się to nie podoba. Wyłączenie w tym przypadku jest ciekawym komfortem, którego nie ma w teatrze. Tak, to jest jakby jakość, która wcześniej nie było takiej możliwości. Ja też nie uważam, że ona jest w ogóle możliwa w teatrze, realna i potrzebna. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to że to pokazuje na taką potrzebę sprawczości i kontroli. Tak? To znaczy, że my możemy zadecydować, możemy także siedzieć wygodnie, chociaż tak jak wspominałam, są także widzowie, którzy przebierają się na to, żeby obejrzeć spektakl przez internet, dlatego że mają potrzebę rytuału.
Co też tutaj jest istotne, to to, że dla całkiem pokaźnej liczby badanych przeszkodą jest to, co robią inni widzowie na widowni, czyli że hałasują, odbierają telefony, narzekają, szeleszczą cukierkami itd., itd. I taka możliwość obejrzenia spektaklu przez internet no, pozbawia, że tak powiem, konieczności kontaktu. To jest, powiedziałabym, raj dla osób, które tego kontaktu po prostu na co dzień też nie lubią. Tak? Takich widzów także przecież mamy i w tym momencie oni są widzami bardzo szczęśliwymi. Jakby czują, że oczywiście nie ma tego kontaktu bezpośredniego, ale jednocześnie nie ma takiej potrzeby bliskiej obecności innych ludzi. To jest wartością bardzo dużą dla tego typu osób i są to często osoby, które po raz pierwszy dzięki temu do oferty teatralnej sięgają, ponieważ sama wizyta w teatrze jest dla nich zbyt przytłaczająca. Moim zdaniem jest to bardzo duży, powiedziałabym, to jest potencjalny widz, którego można w ten sposób przyciągnąć. To jest szalenie ciekawe. Natomiast co tutaj także się pojawia, to jest oczywiście także namiastka normalności. Jakkolwiek ja w ogóle staram się nie definiować, czym normalność w obecnych czasach pandemicznych jest i czym ona będzie, natomiast widzowie czują, że jest jakaś taka namiastka pewnego powrotu do jakiegoś takiego, no właśnie, normalnego funkcjonowania, ale też czego im bardzo brakuje, brakuje im rytuału wyjścia. Bardzo wielu z nich powiedziało o całym tym procesie przygotowywania się, ubierania, przygotowywania, umawiania, wyjścia na wino albo na kawę, albo na herbatę przed, albo spotkania się po, jakby takiej też potrzeby oczywiście ogromnej towarzyskości, doświadczania na żywo, to, ale to faktycznie nie powinno nas dziwić, ale także to, że te spektakle online są odczuwane płasko, one są nierealne, one gdzieś są pozbawione, są tych innych doświadczeń zmysłowych, które w teatrze są bardzo intensywne, dlatego że teatr nie jest tylko i wyłącznie odbiorem wzrokowym, gdzie mamy jakby wszystko naraz, tak? Mamy przemieszane te porządki widowni, czasami kulis, gdzieś te przełamane są te zasady dekorum, które widzą są potrzebne. Co jest także ważne, to to, że trochę jest to właśnie jak odtwarzanie, a nie przeżycie i to jest pewną przeszkodą oraz przed ekranem nie doświadcza się emocji, które są związane z byciem tu i teraz. No oczywiście możemy być tu i teraz i pies może szczekać, pranie czeka, które trzeba powiesić, natomiast to jest zupełnie inne tu i teraz niż to teatralne i nie ma jakby, brakuje widzom tego niepokoju, co się wydarzy, tak? Oni jakby mniej go zdecydowanie odczuwają we własnym, wygodnym fotelu. Brakuje, tak jak wspomniałam, tego wychodzenia do teatru, aktorów na scenie, atmosfery wyjścia z domu i tego, co mnie jako zresztą badaczki doświadczeń wielozmysłowych ogromnie cieszy, no to brakuje zapachu i kontaktu ze sceną, brakuje kurzu, który w teatrze często jest odczuwalny, ciemności i patyny, to jest cytat z badania, brakuje niewygodnych foteli. To jest ten moment, kiedy wcześniej, kiedy widzowie chodzili do teatrów, narzekali na niektóre teatry, jak bardzo mają niewygodne fotele, a teraz naprawdę mają cielesną tęsknotę za niewygodnym teatralnym fotelem. Więc to oczywiście też może być jakiś trop. I cóż dalej, to też jest coś, o czym warto wspomnieć, taki spektakl online wymaga kompletnie innego skupienia się. Ja to także odczuwam w czasie naszej dyskusji, mnie faktycznie taka próba skupienia się i koncentracji kosztuje znacznie więcej, niż gdybym miała okazję i Was, moje współrozmówczynie i Państwa, którzy są z nami, oglądać w rzeczywistości, więc to zdecydowanie rozumiem. I też pojawiło się coś pięknego, bardzo piękne sformułowanie, że brakuje tak zwanej nażywości. I ta nażywość, uważam, że jest w ogóle terminem niesamowicie tutaj czułym i takim znaczącym. Brakuje też, poza tymi widzami, którzy po prostu innych widzów nie potrzebują w takim doświadczeniu, brakuje jednak ludziom, innych ludzi także na widowni, tak? Interakcji, bezpośredniości, też kontaktu z żywym aktorem, nawet jeżeli to jest coś, co także bardzo mnie interesuje w kontekście moich badań habilitacyjnych, nawet jeżeli ten kontakt dla niektórych jest traumatyczny, jeżeli chodzi już o takie mocne interakcje, tak? Zaczyna im tego zdecydowanie brakować. Brakuje bliskości sceny i rozmów i komentarzy po spektaklu, więc ja tutaj widzę ogromne pole do popisu faktycznie pedagogiki teatru i warsztatów, które mogą być prowadzone. I wreszcie na koniec, bo ja sobie tutaj stoper włączyłam, ale już widzę, że 13 minut gadam i to w tempie intensywnym, jak widać. Więc tylko powiem o tym, dlaczego jeszcze się nie korzysta. Tutaj się pojawiły ciekawe wątki, to znaczy takiego pewnego rozdzielenia. Epidemia i pandemia rozdzieliły po prostu pewne, urwały więzi rodzinne, nie takie mentalne, ale takiego jakby spotykania się, czyli na przykład ktoś chodził do teatru z rodzicem, z mamą czy z tatą, w tym momencie takiej możliwości nie ma i po prostu przestał z tej oferty online także korzystać. Ktoś inny z kolei uważa, że to jest wspaniałe, że w tym momencie są takie czasy, bo wreszcie nie musi chodzić ze swoim partnerem czy partnerką do teatru, tak? Więc to jest także dla niektórych moment absolutnego wyzwolenia. To też się zdarza. Natomiast
faktycznie to, co jest bardzo dużym problemem, to to, że jednak, tak jak wspomniałam na samym początku, to jest ogromna reorganizacja dnia pracy, to jest bardzo duże zmęczenie dla wielu osób, które w tym momencie wykonują pracę i na etacie, i wspierają swoje dzieci w edukacji domowej. No i także dla niektórych to jest niewiedza o tym, że taka oferta istnieje, i dla bardzo dużej części zła jakość nagrań. I to na tym zakończę. Bardzo dziękuję za oddanie mi głosu. Dzięki Bogna, myślę, że to są bardzo cenne głosy do dyskusji. Sama teraz jak to słucham i słyszę większość tych rzeczy po raz pierwszy, to sobie myślę, że bardzo wiele tematów chciałabym zahaczyć i dopytać. Myślę, że jeszcze w tej rozmowie nam się to będzie uruchamiać, ale też usłyszałam dużo w tym, o czym mówisz, o takiej tęsknocie za doświadczeniem teatralnym na bardzo różnych poziomach, ale właśnie takiej kategorii, która w ogóle w pedagogice teatru jest czymś bardzo istotnym i na czym często pracujemy, bazując właśnie wokół tego, nawet od pewnego rodzaju wyjścia całego rytuału, jaki z tym się wiąże, poprzez i tego, jak to wpływa na przeżycie teatralne i w przypadku na przykład warsztatu po spektaklu. Ale zanim właśnie jeszcze to hasło pedagogiki teatru dokładniej, zanim Tobie, Dorota, oddam głos, to chcę jeszcze podzielić się taką moją myślą, że to, co usłyszeliśmy teraz od Ciebie, Kasiu, od Ciebie, Bogna, jest takim szerokim spojrzeniem na ten sposób budowania relacji z publicznością, bardzo ważnym kontekstem, który jest związany z patrzeniem na publiczność, tak Ty, Kasiu, też o tym trochę mówiłaś, jako pewną grupę, jako całość, dla której przygotowuje się ofertę. To często jest zadaniem zarządzających instytucjami, działów promocji, działów komunikacji i te tematy są też związane właśnie z tym budowaniem relacji z publicznością jako grupą. A tymczasem myślę sobie, że w pedagogice teatru może to wyglądać trochę inaczej. Wracam tu myślami do słów usłyszanych i przeczytanych od pedagogów teatru, którzy pracują w teatrach. My jako dział jesteśmy z nimi w dość stałym kontakcie i jakoś tak próbowałyśmy też złapać ich refleksje na temat tego, co się w tej chwili dzieje. I to, co zauważyłam, jest jakoś związane z tym, że teraz te przerwane relacje pedagogów teatru wyglądają nieco inaczej, to znaczy mają związek z tym, jak one były zbudowane wcześniej, że więcej jest w tym takich relacji jednostkowych, to znaczy, że teraz mówią o tym, że utrzymują relacje z widzami poprzez telefony, maile, Facebooka, że te relacje zbudowały się na tyle jeden do jeden, czy jeden pedagog teatru wobec grupy, którą ma, jakichś takich bardziej osobowych relacji, że teraz też podtrzymywanie ich jest też z tym związane. I myślę sobie, że to jest jakąś rzeczą, która odróżnia nieco pracę pedagogów teatru, ale też zastanawiam się, jaki jest w tym być może potencjał pedagogiki teatru dla dzisiejszych czasów. I Ciebie, Dorota, o to chcę zapytać. Jak myślisz o tym miejscu pedagogiki teatru w teatrze w tej niezwykłej sytuacji, w jakiej jesteśmy? Dzięki za głos. Ja na chwilę schowam swoje drzewo na rzecz tej rzeczywistości tu i teraz. Dziękuję bardzo. Też z wielkim zainteresowaniem słuchałam tego, co mówiły Kasia i Bogna. I tak naprawdę właśnie w jakimś sensie, kiedy Bogna zaczęłaś mówić o tych brakach czy o niezaspokojonych potrzebach, to pomyślałam, że to jest coś, od czego chciałabym się jakoś odbić, czy do czego chciałabym nawiązać. I też to, co powiedziałaś przed chwilą, Marysia, o relacjach jako takiej przestrzeni, takim kanale właśnie kontaktu czy dziania się pedagogiki teatru, to jest właśnie to, od czego chciałabym zacząć. To znaczy myślę sobie o tym, że pedagogika teatru, często mówimy o tym w taki sposób, że jest filozofią działania, która jest oparta, podobnie zresztą jak w ogóle sztuka ze społecznością. Ja widzę pedagogikę teatru jako formę sztuki ze społecznością. Jest oparta na relacjach, na procesie, na doświadczeniu, które jest wspólne lub jakoś właśnie dzielone. Mówimy, że służy więziom, że ma charakter partycypacyjny, czyli jest związana właśnie z tym uczestnictwem, o którym dzisiaj od początku mówimy, czy z poczuciem sprawczości, i że działania pedagogiczno-teatralne pozwalają się ludziom spotkać, czy pozwalają wspólnie doświadczać tego, co wspólne, ale też tego, co różne,
no i tego, co autentyczne. I to jest, myślę, bardzo ciekawy moment, dlatego że wszystkie te wartości teraz są w jakimś sensie wystawione na próbę. Taka jakby oczywista, czy naturalna, czy łatwa ich forma zaspokojenia jest niemożliwa. I myślę, że to jest taki czas, w którym nasze idee też i głoszone przez nas hasła się weryfikują. To jest takie mocne słowo. One są po prostu poddawane jakimś testom, ale to jest, ja widzę w tym dużą szansę. To znaczy jakby taką możliwość poczucia tej siły pedagogiki teatru, sztuki budowania społeczności czy doświadczenia jej na nowo właśnie w takiej sytuacji, no powiedzmy kryzysu, tak, że tak zdecyduję się użyć tego słowa, kryzysu, czyli takiej sytuacji, która jakby jednak nadwyręża jakiś porządek, jakoś destabilizuje go. I takim też punktem odniesienia, który chciałabym wprowadzić, jest bardzo ciekawy tekst Piotrka Morawskiego w dwutygodniku. Zachęcam tych z Was, którzy go nie czytali, do tego, żeby zajrzeli. To jest tekst o znamiennym tytule Musimy zwolnić. I Piotr pisze tam między innymi, w ogóle dużo tam przywołuje takich myśli, które już tutaj dzisiaj padły, przywołanych przez Was, o tym właśnie, jak teatry sobie radzą, co robią w związku z pandemią. I on stawia taką tezę, czy właściwie mówi o tym, z czym ja się właściwie zgadzam, że widzimy choćby przez aktywność w mediach społecznościowych, na forach, że ta potrzeba interakcji jest jedną z ważnych potrzeb, no zresztą jest to jedna z podstawowych potrzeb człowieka, więc ona teraz właśnie jakoś dochodzi do głosu bardzo mocno i że to jest taka potrzeba, która też w teatrze przyciąga ludzi do teatru. Potrzeba właśnie doświadczenia, potrzeba interakcji, potrzeba znalezienia się w środku jakiejś społeczności, jakiejś wspólnoty choćby efemerycznej, która wspólnie coś przeżywa i wspólnie czegoś doświadcza. I być może, i Piotrek Morawski też stawia tam taką tezę, którą chciałabym przywołać, bardzo mocną i też przywołuję ją dlatego, że bardzo mocno też się z nią zgadzam. Też czuję, że wybrzmiewa ona trochę w tych Waszych wypowiedziach, że oglądanie nagrań to nie jest ta forma, która może zaspokoić tą potrzebę, a w każdym razie nie jest to jedyna forma, która może tą potrzebę zaspokoić. I to skłania mnie do takiego myślenia, które jest jakoś, myślę, że bliskie pedagogice teatru, że potrzeba innych form dla teatru, opartych właśnie na doświadczeniu i na uczestnictwie, czyli na tych dwóch kategoriach, które są tak bardzo dla nas ważne i tak bardzo jakby nieoczywiste w tej chwili. I pomyślałam sobie, że to jest bardzo dobra wiadomość właściwie dla pedagogiki teatru, dlatego że, no, jak już powiedziałaś o tym, Marysiu, doświadczenie jest jakoś w centrum zainteresowania pedagogiki teatru. My jako pedagodzy teatru pracujemy, że tak wyrażę się slangowo, pracujemy na doświadczeniu, na takim doświadczeniu, jakim ono jest. A to, co teraz jest, no to no pewnie to doświadczenie jest bardzo różne ludzi, którzy jakoś chcą mieć kontakt z teatrem. To, co Bogna powiedziała, niektórzy mają więcej obowiązków, niektórzy mają więcej czasu, niektórzy odpoczywają, niektórzy są przeciążeni, czują zmęczenie. Jest dużo niepewności, poczucia straty, żalu, ale być może też zupełnie innych uczuć. Jest też poczucie izolacji, no i też właśnie niepewności, o której już wspomniałam, w której wszyscy jesteśmy zanurzeni. I to jest to doświadczenie, które mamy. I w jakimś sensie pedagogika teatru może, jak to ma w zwyczaju, przynajmniej taka, która jest mi bliska i którą ja praktykuję, która jest nam bliska też w Stowarzyszeniu Pedagogów Teatru, jakoś może to doświadczenie ma narzędzia do tego, żeby to doświadczenie uwzględniać. To znaczy jakby nie myśleć o jakimś świecie, którego nie ma. Oczywiście też może o nim myśleć, o tym zaraz powiem, ale chodzi mi o to, że jakby narzędzia pedagogiki teatru pozwalają też na wychodzenie od tego, co jest i na uwzględnianie, włączanie tego doświadczenia, w którym ludzie są. Dawanie, co więcej, jakby myślę, że pedagogika teatru ma szansę też dostarczać, że tak powiem użytkowo, narzędzi do przeżywania tej teraźniejszości, w której jesteśmy, to znaczy do jakby stwarzania przestrzeni na to przeżywanie wspólne i odrębne. No i skoro możemy podejrzewać, że ludzie, pewnie nie wszyscy, ale jednak w dużej części pragną spotkania i kontaktu, że jakoś za nim tęsknią i tego współbycia, to może powinniśmy właśnie pomyśleć o pedagogice teatru jako o takim obszarze, czy takiej właśnie filozofii działania i praktyce, która no, właśnie projektuje dokładnie takie doświadczenia, spotkania i kontaktu. Że jeszcze raz, już ostatni się odwołam do tego tekstu, musimy zwolnić. Tam autor pisze wprost, skoro teatr samo sobie mówi, że jest miejscem spotkania, to niechże nim będzie teraz właśnie. I oczywiście nie jest to nic prostego, jak to zrobić, żeby nim był,
ale wierzę, że my jako pedagodzy teatru mamy szansę jakoś podjąć to wyzwanie, przynajmniej się mu przyjrzeć, jak to doświadczenie i uczestnictwo, być może nowe uczestnictwo zaprojektować. I ta nadzieja, tą nadzieję mam z tego powodu, że ja myślę o pedagogach i pedagogzkach teatru i jako o ekspertach i ekspertkach od projektowania form, tak bym powiedziała. Może to być jedna z definicji tego, kim jest pedagog i pedagogzka teatru. To jest projektant form, designer, designerka. To jest ktoś, kto konstruuje ramy doświadczenia. Ja bym powiedziała, że to jest też ktoś, kto jest specjalistą, specjalistką od dramaturgii spotkania. I skoro tak, no to właśnie być może teraz jest czas na to, żeby projektować nowe formy. Na pewno jest taki czas, żeby przyglądać się z uwagą temu, co działa, co nie działa, żeby też tym się bawić, ale też właśnie z taką uwagą przyglądać się i na bieżąco starać się jakoś odpowiadać na te potrzeby, które mają widzowie, które mają uczestnicy, ale które też mamy my sami. Bo oczywiście no nie jest też tajemnicą, i to po raz kolejny użyję takiego slangowego być może sformułowania, że pedagog teatru to jest ktoś, kto pracuje nie tylko na doświadczeniu, ale też na sobie czy sobą. Ale o tym też powiem może zaraz, tak myślę. Bo jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że w tej chwili odwołując się do tych form, które możemy projektować, ja tak widzę teraz zadanie pedagogiki teatru, że forma, jaką jest spektakl, jest, a tym bardziej rejestracja spektaklu, o czym już powiedziała Kasia i też Bogna, no to jest dosyć zamknięta forma, zwłaszcza teraz. W ogóle ramy produkcji spektaklu być może to jest dosyć zamknięta sytuacja. Natomiast ramy działania pedagogiczno-teatralnego czy działania performatywnego z widzami to jest sytuacja o tyle otwarta, że ona jakoś absorbuje nowe rozwiązania. Właśnie bazuje na doświadczeniu, o czym już powiedziałam, ale też właśnie na tym, kogo mamy w grupie, kogo mamy w kontakcie, czy to jest właśnie jedna osoba, czy to jest 10 osób, kto to jest tak naprawdę. I w tym sensie tutaj chciałam się odwołać do takiego doświadczenia, które my też mamy w Stowarzyszeniu Pedagogów Teatru, prowadząc teraz od półtora miesiąca rozmaite warsztaty. Rzeczywiście zaskakujące jest to, jak wiele tych form mamy w dostępie. To dzisiejsze spotkanie jest też przykładem tego, że właśnie spotkania są możliwe, mimo że pewnie chcielibyśmy się dotknąć i znaleźć w jednej przestrzeni, poczuć swój zapach i jakoś mieć szansę na spojrzenie w oczy, to jednak jakaś forma spotkania jest możliwa. To jest może truizm, ale jednak wciąż zachwycający. A jeśli wziąć pod uwagę, co za pomocą narzędzi internetowych można zrobić, albo co można zrobić bez tych narzędzi internetowych, zdalnie, na odległość, analogowo, to nagle otwiera się jakieś duże pole dla wyobraźni. No i taki wątek jeszcze może ostatni, o którym chciałam powiedzieć, albo przedostatni, to jest też miejsce w ogóle pedagogiki teatru w instytucjach kultury, bo tak jak rozumiem też o to pytasz i ten wątek się tutaj pojawiał. No myślę, że instytucje kultury też są w takim miejscu i wydaje mi się, że to dotyczy nie tylko teatrów i też takie głosy słyszymy, że zadają sobie pytanie, czy są w ogóle potrzebne. I co właściwie mają, co jest teraz ich zadaniem? To jest bardzo takie trudne pytanie, bo czai się odpowiedź, to znaczy jakby wszelka odpowiedź jest możliwa. I myślę sobie, że to jest też pytanie, które w jakimś sensie stawia, daje szansę pedagogice teatru na takie nowe być może zaistnienie w instytucjach teatralnych, czy może nową możliwość, żeby się przydać. Bo ja też myślę o pedagogice teatru, że ona jest w jakimś sensie nakierowana na użytkowość. To może tak zabrzmieć kontrowersyjnie. Nie mam na myśli tutaj takiej użytkowości w takim neoliberalnym sensie, związanym z produktywnością, tylko mam na myśli taką użytkowość bliską pożyteczności, byciem dostępnym, czymś dostępnym, czymś, co jest, może być używane trochę jak narzędzia są używane wtedy, kiedy potrzebujemy coś zrobić, to sięgamy po, nie wiem, scyzoryk, komputer, możemy sobie tutaj jakby pomyśleć o jakimkolwiek narzędziu. I pedagogika teatru w jakimś sensie też dostarcza narzędzi i być może dostarczyć również narzędzi instytucjom kultury do komunikacji z widzami, do zapraszania widzów, uczestników do jakiejś wspólnoty, jakiejś formy wspólnoty.
I myślę, że w tym sensie może stać się w teatrach teraz bardziej aktywna, może się objawić też samym instytucjom wewnętrznie jako coś, co jest potrzebne po prostu i coś, co jest... Wierzę, że instytucje już to wiedzą, ale być może teraz mogą to zobaczyć też w takiej formie jakiejś bardziej wyraźnej. I że może też się po prostu pokazać jako taka praktyka, która jest bardzo inkluzywna i która rzeczywiście czyni ten teatr miejscem spotkania, jakbyśmy tego chcieli. No i jeszcze chciałam powiedzieć tylko o tym, że jakby mówiąc o tym wszystkim, mam też w głowie taki aneks, czy taką gwiazdkę, taki alert dotyczący właśnie tych oczekiwań wobec pedagogów teatru, bo to wszystko jest możliwe i ja wierzę w to, że pedagogika teatru ma tą siłę, właśnie, o której powiedziałam przed chwilą, i tą sprawczość i też ma nawet, nie zawaham się powiedzieć, jakiejś rodzaj siły rewolucyjnej być może, albo takiej, no nie wiem, ratowniczej, czy właśnie spotkaniowej, potrzebnej teraz. No ale z drugiej strony też wiemy o tym, że nie jesteśmy cudotwórcami, chociaż może czasem byśmy chcieli tak myśleć o sobie, jako pedagodzy teatru, to znaczy mamy te narzędzia, które są adekwatne, mamy tą zdolność wymyślania form, no ale też pracujemy właśnie, to co już wcześniej powiedziałam, sobą, no a sami też jesteśmy w tym kontekście zanurzeni i zanurzone. I to oznacza, że również doświadczamy tych wszystkich zmian, niepewności i jesteśmy na tym samym wózku, co nasi uczestnicy, uczestniczki, widzowie. I tak dzisiaj, jak o tym myślałam, to pomyślałam sobie, że właściwie być może to jest taką mocą największą pedagogów teatru w tym czasie, bo o ile, bo w jakimś sensie właśnie jesteśmy zanurzeni w tej samej rzeczywistości, co nasi widzowie. Jesteśmy wszyscy częścią spektaklu pandemii, tak pozwolę sobie użyć takiej metafory, i że nikt nie zna scenariusza i punktu dojścia do końca. I że być może tutaj tak nie chciałabym się przywiązywać za bardzo do tej metafory, bo sama czasem pracuję jako reżyserka, ale o ile dla właśnie, nie wiem, producentów, reżyserek, dyrektorów teatru czy dramaturgów, którzy często pracują w takim modelu opartym na prymacie wiedzy o punkcie dojścia, to może być przerażająca sytuacja, no to właściwie dla nas, jako dla pedagogów teatru, nie powinna być to przerażająca sytuacja, czy nie musi być ona przerażającą, ponieważ my jesteśmy specjalistami, my właściwie do końca nigdy nie wiemy. My jesteśmy właściwie w jakimś sensie nie tylko specjalistami od projektowania form, ale też specjalistami od stanu niewiedzy i od eksperymentu i od niepewności i też od wymyślania świata. Myślę, że pedagogika teatru to jest też ten kawałek teatru, w którym się fantazjuje na temat tego, co się może zdarzyć wtedy, kiedy, jak to kiedyś powiedział Dariusz Kosiński, że teatr, a może właśnie szczególnie pedagogika teatru, pozwala na wymyślanie świata wtedy, kiedy się dojdzie do ściany. No i właściwie teraz doszliśmy do ściany i my, pedagodzy teatru, właściwie jest to, można powiedzieć, dla nas sytuacja organiczna. Teraz czas na to, żeby z taką też czułością i wyrozumiałością dla siebie, na tyle, na ile się jest w stanie i ma się na to ochotę i przestrzeń, może wymyślać coś, co jest przydatne, użyteczne i realnie sprzyja spotkaniu. Tak bym o tym powiedziała. Dzięki, Dorota. Poczułam teraz w ogóle taką moc pedagogiki teatru wybrzmiewającą z Twojego głosu i tego, jakie są jej możliwości. Ale też chcę znaleźć taką wspólną myśl, dlatego o czym wszystkie mówicie. Jakoś słyszę i mam takie przemyślenie, słyszę tak taką sprawę związaną z pewnym też napięciem między tym, co jest offline, tym, co jest online, jakimś przepływem między tym, w czym w tej chwili jesteśmy, tego czasu przed pandemią i czasu, który jest teraz. Może nawet trudniej zerknąć od razu w przyszłość, w to, co będzie. Myślę sobie na razie o tym napięciu między tymi dwoma rzeczywistościami i mam sama taką myśl, że wydaje mi się, że też słysząc to, co Wy mówicie, że być może dużo bardziej rozwojowe, zarówno dla publiczności, dla widzów, dla każdego widza pojedynczego, jak i dla instytucji teatralnych, dla osób, które w tych instytucjach pracują, może być nie tyle próbowanie przenoszenia jeden do jeden tego, co znamy z offline, tak jak Ty, Kasia, mówiłaś, że po prostu to jest spektakl, który się przenosi i już, tak jak Ty, Bogna, mówiłaś o tej namiastce normalności, że to jest jakiś rodzaj powrotu do tego, co znamy, ale wciąż jest namiastką i myślę sobie, kontynuując tę myśl, że może bardziej rozwojowe być spojrzenie na tę rzeczywistość jako na coś nowego. Próba właśnie, tak jak Dorota powiedziałaś, spojrzenia na poszukanie nowych form.
Nie wiem, jak one miałyby wyglądać. To jest, myślę, praca, która może być dopiero do wykonania, ale też takiej innej perspektywy, która może zobaczyć tę rzeczywistość jakoś świeżo i nowo. Zastanawiam się, co o tym myślicie, jak to dla Was brzmi, jakie Wy macie na ten temat przemyślenia. No to jest kusząca perspektywa, chociaż też mam taką w sobie myśl, że jest mi bliska ta perspektywa, potraktować kryzys czy zmiany jako takie wybicie z rutyny. O tym też była mowa, pamiętam, w trakcie pierwszej rozmowy przerwanych relacji. Myślę tylko o takim małym jakby tutaj zastrzeżeniu, że też ta sytuacja, w której jesteśmy, jest poważna w różnym sensie. To znaczy, że oczywiście ona ma te dwie strony, właśnie stawia jakieś nowe wyzwania, daje możliwości, ale też realnie wszyscy jako ludzie i też pewnie instytucje, wiemy, to mierzymy się naprawdę z dużymi trudnościami i wyzwaniami, na przykład ekonomicznymi, związanymi w ogóle z tym, w jaki sposób będą funkcjonować te miejsca że my potrzebujemy nowych form, ale też właśnie potrzebujemy takiej, myślę, uważności i czegoś, co ja bym nazwała troską o siebie nawzajem, o siebie samych, o siebie nawzajem. Myślę, że ta troska też jest gdzieś bliska pedagogice teatru. Nie mam pomysłu, jak wszystkie te poziomy połączyć ze sobą, ale tak bym to podkreśliła, że to nie jest też takie lekkie. Ja sama nie chciałabym, żeby to, co mówię, też tak zabrzmiało, że to nie jest takie lekkie powiedzieć sobie, potraktujmy kryzys jako szansę na nową formę, bo zmiana jest też trudem, prawda? I jest też stratą i to jest też ten kawałek. Ale myślę, że siłą rzeczy jesteśmy wybici z jakiegoś, też jesteśmy postawieni w konieczności wypracowywania nowych sytuacji, bo nie ma już tych, przynajmniej na razie, tych dawnych. Ja też zapytałam badanych i badane o to, jak sobie wyobrażają teatr po pandemii. Przyznam, że jeszcze bardzo dokładnie tych odpowiedzi nie przeanalizowałam, ale pojawia się tam oczywiście nieco wątków pesymistycznych i nieco optymistycznych. Jeżeli chodzi o wątki pesymistyczne, to są takie, że po prostu faktycznie instytucje kultury, zwłaszcza te, które nie mają dużego wsparcia finansowego, po prostu sobie nie poradzą i że jest to jakieś ryzyko takiego zniknięcia teatrów offowych, gdzieś tam mniej finansowanych. Także pojawił się tutaj wątek odnośnie tego, że nie jest pewne, czy aktorzy otrzymują wynagrodzenie za to, że transmisje spektakli, w których brały udział, się odbywają. Tak? Czyli tutaj także się pojawia kolejna kwestia ekonomiczna. I coś, co jest moim zdaniem bardzo interesującym i ważnym wątkiem, o którym należy pamiętać, to, że pandemia spowodowała także migrację pracowników teatru rozmaite i te migracje mogą spowodować w tym momencie także zmiany w repertuarach, jak one już powrócą, tak? Dlatego, że one często mogą nie być tak łatwo odwracalne. To są po prostu, jakby te zmiany często bardzo wiele oznaczają, to jest, nie wiem, wypowiedzenie mieszkania w danym mieście, jakieś zmiany, kwestie rodzinne, to może być po prostu bardzo trudne potem do przeorganizowania. No i także pojawiała się taka myśl o tym, że będzie konieczność wprowadzenia procedur sanitarnych do teatrów i teatry po prostu będą musiały pod tym kątem się przeorganizować, ale także jest bardzo mocno obecny w tym myśleniu taki lęk w ogóle przed kontaktem z drugim człowiekiem. Czyli to jest coś, za czym się bardzo tęskni, ale jednocześnie pojawiały się odpowiedzi o tym, co będzie mogło wywołać kichnięcie na widowni. Tak? I tutaj to też po prostu taki pewien, z jednej strony gigantyczna potrzeba tej czułości, bliskości, a z drugiej strony jednak pewien lęk, który gdzieś tam w środku głęboko zostaje, to także bardzo mocno być może na organizację tego, jak spektakle będą wyglądały, wpłynie. I jeszcze jedna rzecz, pojawił się wątek słuchowisk, że to jest bardzo duża szansa na to, żeby zacząć także intensywniej pracować z formą, jaką jest słuchowisko. Jeżeli ja mogę jeszcze dodać w takim razie, bo ja mam takie różne myśli. One są trochę, też wynikają z tego, że ja nie jestem pedagogiem teatru, tylko patrzę jednak na ten teatr z trochę innej perspektywy. Natomiast jakby sama koncepcja audience development to jest to coś, co się w Polsce próbuje jakoś tam implikować i próbuje się to wdrażać w działalność instytucji. I to, co tutaj Dorota mówisz tak naprawdę, czyli o roli pedagogów teatru, ona się bardzo dobrze wpisuje, a z drugiej strony mam też taką myśl, że te różne działania, które są podejmowane przez instytucje albo pod parasolem instytucji, one wynikają nie tylko z tego,
że oczywiście ma to to marketingowe znaczenie, ale one wynikają także z tej potrzeby, która jest tam z tej drugiej strony, prawda? Więc nikt przecież nie zmusza artystów do tego, żeby prezentowali się online, pokazywali, co robią. Może jest jakaś zachęta, tak? Ale w dużym stopniu wynika to z jakich także z takich ich potrzeb, prawda? Przekucie tego w pewne działanie systemowe i pokazanie, że jak wygląda praca artysty, każdego, czy to jest tancerz, czy to jest aktor, czy to jest dyrygent, czy to jest muzyk, ktokolwiek, prawda, w zespole, czy nawet, prawda, były pokazane, nie wiem, jak artyści i wspólnie z zapleczem technicznym, prawda, szyją maseczki i robią różne rzeczy na potrzeby służby zdrowia, prawda, to pokazuje przede wszystkim też to, że od środka jest taka potrzeba, żeby mieć ten kontakt z drugą stroną, prawda, że tym ludziom, którzy są tam w środku, przysłowiowo zamknięci w tych teatrach, też tej relacji brakuje. I ja myślę, że to jest bardzo, bardzo cenne, bo jakby oczywiście ja się zgadzam z tym, o czym mówicie, natomiast mnie się wydaje, że to jest ogromna szansa na to, żeby pokazać, że można po pierwsze współpracować z widzem, mhm, i że ten widz może stać się partnerem dla instytucji. My dużo rozmawialiśmy w ostatnich latach o uczestnictwie, o dialogu z odbiorcą kultury, wszelakim odbiorcą kultury, z tym, czy teatr wychowuje widza, tak, czy jest jego partnerem. I część instytucji już w ten sposób funkcjonowała, prawda? Jest bardzo całkiem spora grupa takich teatrów, które wychodziły wcześniej w teren i współpracowały poprzez różne działania ze swoimi odbiorcami. Natomiast wydaje mi się, że ta sytuacja, którą mamy teraz, pokazuje również, nie wiem, z jednej strony pewnie dyrekcji, z drugiej strony może samorządom, organizatorom tych instytucji, jak bardzo ważne jest budowanie tej relacji i tego dialogu pomiędzy dwiema stronami. Czyli nie tylko prezentujemy spektakle, nie tylko robimy lekcje czy warsztaty, tylko po prostu chodzi o to, że prowadzimy pewien rodzaj dialogu. Być może to jest pewna szansa do wykorzystania tak naprawdę. Ja w tym momencie powiem, że jest 5 po 18, więc jeżeli pojawiają się Państwu, naszym słuchaczom, jakieś pytania, to bardzo proszę, to jest teraz doskonały czas na to, żeby je zapisywać, ale żeby nie przerywać tej rozmowy, to w międzyczasie, jeśli te pytania się pojawią, to je postaram się złapać, ale tak dziękuję Ci, Kasia, też za tę myśl bardzo wyraźną, że relacja ma zawsze dwie strony, to znaczy to jest kwestia tego, że zarówno teatry, jak i publiczność po dwóch stronach budowania tej relacji są i obie mają na to wpływ. Dziewczyny, czy Wy to chcecie jeszcze jakoś skomentować? Czy jakieś myśli, z którymi jesteście? Marysia, troszkę zacinało Cię, przynajmniej u mnie. No, u mnie też. Ale, zapytałam, czy jesteście teraz z jakimiś myślami, którymi się też chcecie jeszcze w kontekście tego podzielić? Sebastian pisze o innych zmysłach. Ja się od razu ucieszyłam, jak to przeczytałam, bo ja myślę, że to jest... Lubisz zmysły, Bogna. No tak. Ja myślę o tym słuchu, bo tak zgaduję, że Sebastian pewnie też trochę to wnosisz i widziałam Twoją radość, jak Bogna powiedziała, słuchowiska. No bo, no tak, no myślę sobie, że to, bo to jest też kwestia tego doświadczenia, jakie doświadczenie jest możliwe, jakie doświadczenie teraz jest nam dostępne. Ja tak jeszcze jakby rozszerzając tą kategorię doświadczenia, to myślę o tym, o czym przed chwilą rozmawiałyśmy, że no właśnie to nie chodzi tylko o to jednostkowe doświadczenie takie, powiedziałabym, zmysłowe, ale mam na myśli jakby to, z czym pracujemy, to jest coś znacznie szerszego, z czym się mierzymy, między innymi to doświadczenie na przykład właśnie jakiegoś strachu czy niepewności ekonomicznej samych instytucji, to jest też bardzo duża realność i myślę, że to jest ogromne wyzwanie dla pedagogów teatru. Też myślę, że coraz więcej takich projektów powstaje. One nie zawsze są nazywane wprost pedagogiczno-teatralnymi projektami, ale to są takie projekty, które mają na celu jakoś przeorganizować samą instytucję od środka, czy jakoś skłonić do refleksji.
takie projekty jak na przykład Porozumienie w Teatrze Powszechnym, czyli czy inne, których celem jest praca ze społecznością tak naprawdę pracowników i pracownic instytucji, że to jest też jakieś, myślę, to jest jakieś pytanie, czy pedagodzy teatru mogą się swoim instytucjom przydać jakby od środka też. To jest pytanie, które również ma dwie strony, czy te instytucje tego potrzebują i tego pragną, to jest jakby na pewno ważne, ale ja bym tutaj, nie chcę rozwijać teraz tego wątku, ale myślę, że to jest jakaś taka też dla nas refleksja do podjęcia. Tak, ja mając też tę myśl o sytuacji rozwojowej, jaką może być to, co się teraz dzieje, myślę sobie, że zarówno dla tego kontaktu z publicznością, jak i dla samych instytucji. Ale widzę, że mamy tu pytanie, więc chcę je przeczytać. O, teraz jeszcze jakieś jedno się pojawiło, ale wrócę do tamtego. Grzesiek pyta, jak widzicie Panie sytuację pracy z publicznością na jesieni, zarówno pozytywy, jak i zagrożenia z tym związane, poza oczywistą nadprodukcją. Więc w ten sposób też sam odpowiada. Co myślicie? To ja może odnośnie nadprodukcji, dlatego że także ten wątek w odpowiedziach uczestników i uczestniczek ankiety się pojawiał. Znaczy lęk właśnie przed tym, że nadprodukcja będzie i że ona generalnie pociągnie jakoś w dół, czyli że to będzie przeciwskuteczne. Ja myślę z takich bardzo jakby praktycznych rozwiązań, to że faktycznie po prostu będą wprowadzone procedury sanitarne, jeżeli chodzi o takie, od tej strony organizacji życia teatralnego. Jeżeli chodzi o oferty, niestety trudno mi cokolwiek tutaj powiedzieć, więc oddaję głos koleżankom. No to kichnięcie po prostu mnie niepokoiło. Pomyślałam sobie o tym, że no w ogóle, bo można spojrzeć na to od takiej strony, że teatr jakby zawsze się wiąże z ryzykiem, ale myślę, że to ryzyko w takim sensie, o którym też Bogna mówiłaś, że jesteśmy w obliczu czegoś nieprzewidywalnego, jak jesteśmy na widowni, teraz jesteśmy tego trochę pozbawieni, no ewentualnie może nam wysiąść internet, ale powiedzmy nie, może nie jest to aż tak straszna perspektywa w kontekście oglądania spektaklu, ale no nie wiem, wydaje mi się, że to jest takie pytanie, na które nie znamy odpowiedzi. Ja jestem ciekawa. Myślę, że trzeba być i odważnym, i ostrożnym zarazem. To znaczy ostrożnym chyba w przewidywaniach, a może odważnym w działaniach, ale też z takim szacunkiem trochę trudno przewidzieć jakby też na przykład jakie będą te sanitarne obostrzenia, o których ty mówiłaś, Maria. To jest pytanie. No pytaniem jest, czy będziemy mogli pracować na żywo z grupami na przykład. Czy będziemy mogli zasiadać na widowni obok siebie? A być może, jeśli będziemy mogli, to jakoś na nowo docenimy tą możliwość, ale też jakoś wyobrażam sobie, że ona będzie mocniej działać, ta sytuacja na nas. Nie będzie przezroczysta już taka. Tutaj się faktycznie pojawia ciekawy wątek, to Sebastian tutaj wspomniał o teatrze w plenerze, który być może faktycznie teatr znowu ma szansę wyjść poza mury. To może być jakieś rozwiązanie. Także jest taka myśl o tym, że pewnie pojawi się więcej tematów wywołanych przez obecną sytuację. No i pytanie, w jaki sposób także widzowie na takie tematy zareagują? Czy to już po prostu będzie bardzo duże zmęczenie, tak jak w tym momencie odczuwalne jest zmęczenie na przykład różnymi artykułami i opracowaniami dotyczącymi obecnej sytuacji? Tutaj też trudno powiedzieć, w którą stronę to pójdzie. Ja mam jeszcze taką myśl związaną z tym, że my też od jakiegoś czasu dyskutujemy na temat tej nadprodukcji, ale w czasach, które były wcześniej, prawda? O tym, że przecież teatr nie musi produkować, nie wiem, 8 czy 9 premier rocznie. Że to znaczy, to jest może taka myśl, że ja bym chyba sobie życzyła bardziej tego, żeby to, co się dzieje dookoła nas, było też takim czasem do zastanowienia się nad tym. Ale to nie jest jakby, to muszą wszystkie strony na to popatrzeć, prawda? Czy jakby też ze strony takiej organizatora dla instytucji, że może warto czasami poświęcić więcej uwagi, więcej czasu na jakiś jeden projekt pod tytułem spektakl czy cokolwiek innego, niż produkować to na ilość, bo z tym mieliśmy do czynienia w ostatnich czasach i nawet przy okazji tych tekstów związanych teraz z pandemią, to chyba Darek Kosiński pisał nawet, coś mi kołacze, że no mamy taką nadprodukcję spektakli i teraz jest też tak, że tak naprawdę, no właśnie, niezależnie od tego, jaka jest jakość tych spektakli, to my je masowo puszczamy w tym internecie i ludzie to wszystko oglądają, ale przy okazji przyszła mi jeszcze jedna myśl, bo teatry podejmują też takie działania, gdzie nie puszczają całych spektakli, tylko puszczają fragmenty.
I to wynika z bardzo różnych rzeczy, z tego, że na przykład nie wszystkie spektakle jednak się nadają do tego, żeby je oglądać siedząc na kanapie, bo one budują zupełnie inną relację i zupełnie inne przeżycie. I to też jest jakiś argument. Są też takie, które są strasznie długie, więc nie wiem, będziemy sobie przewijać na przykład i nigdy nie będzie tego efektu, który na przykład został zamierzony przez twórców. Prawda? A trzecia rzecz, no, ma wymiar taki bardzo prozaiczny, marketingowy, to znaczy jak pokażemy to teraz w internecie, to kto potem do nas przyjdzie? A, i tutaj pojawia się... Właśnie, proszę Bogna, bo pojawia się taki podobny wątek też w pytaniu, nie wiem, czy to miałaś na myśli, ale też tego przyzwyczajenia ewentualnego widzów do tego, że kultura może być za darmo i nie trzeba za nią płacić. A, myślałam, się wyłączyłam, ale jestem wyłączona, przepraszam, tutaj technologia mnie trochę przerosła chwilowo. W każdym razie mam takie wrażenie, że właśnie obejrzenie spektaklu online wcale jakby nie przekreśla chęci obejrzenia tego spektaklu potem na żywo. Wręcz przeciwnie, on może zadziałać. Czyli osoby, które do tej pory nie chodziły do teatru, na tyle się zainteresują tym, co było w tym spektaklu, że chcą obejrzeć na żywo. To jakby nie działa zamiast, natomiast to działa jako w tym momencie pewien... No, pewna konieczność, ale też moim zdaniem w takiej opcji na przykład udostępniania spektakli archiwalnych nie należałoby w przyszłości rezygnować. To znaczy to jest po prostu gdzieś tam pójście także innym kanałem w tym momencie. I czy mogę się jeszcze odnieść do pytania, które tutaj zobaczyłam na czacie, dotyczącymi tego, w jaki, no bo mówimy o teatrach instytucjonalnych, o dużych dużych instytucjach, jak sobie mają w tym sytuacji także radzić teatry amatorskie. Ja szczerze powiedziawszy obserwuję ostatnio dosyć dużo jakichś takich grup komediowych, tak, które tworzą swoje także improwizacyjne, rozmaite występy i przyznam, że oni działają absolutnie przeskutecznie. Tak. To znaczy mam wrażenie, że być może właśnie dla niewielkich grup teatralnych i dla generalnie takich mniej formalnych grup być może ta sytuacja jest bardzo dużą, jak to powiedzieć, możliwością, tak, otwiera coś najzwyczajniej w świecie. Jakby być może ten kontakt w tej sytuacji byłby tutaj łatwiejszy. Tak, ja się przyglądam. Była do tego myślenia. Ja bym dodała jeszcze do tego, co powiedziałaś przed chwilą, że wydaje mi się, że to ma dwie strony, bo jeżeli ktoś, znaczy to oczywiście jest temat do pewnego pogłębienia, ale wydaje mi się, że może być tak, że ludzie, którzy zobaczą spektakl w internecie, przyjdą na spektakl do teatru, ale może być dokładnie na odwrót. Więc jakby jest pytanie o to, kto ten spektakl ogląda, bo ja powiedzmy, będąc lepiej zorientowana, trochę siedząc w tej branży, mnie to nie zrazi, prawda? Nawet jeżeli na przykład oglądam spektakl i uważam, że on się do internetu nie nadaje, w związku z czym ja na przykład go wyłączam i nie oglądam go dalej. Ale ja wiem, że jak będę miała okazję, to ja do niego wrócę. Natomiast widz, który nie jest przygotowany do tego, żeby spektakl obejrzeć, czyli właśnie no, mówimy o tej relacji, czy mówimy o pedagogice, z jakiejkolwiek perspektywy na to popatrzymy, on w tym momencie może się zniechęcić. I tu jest też ten wątek taki, o którym ja mówiłam na samym początku, to znaczy, że w tym gąszczu tego wszystkiego, co my mamy, nie ma przewodników, nie ma poprowadzenia widza, który no właśnie, bardziej by wiedział, co zobaczyć, jakie to niesie ze sobą znaczenie, jakie są konsekwencje tego zobaczenia, czyli to coś, co my możemy zrobić z widzem w momencie, kiedy jesteśmy z nim w tej relacji bardziej bezpośredniej. Tutaj zaczyna nam tego, wydaje mi się, brakować i to uważam akurat, że to jest niebezpieczne, bo no nie wiem, no patrząc po nas samych, prawda, ja na przykład podsyłam znajomym różne linki, słuchajcie, zobaczcie to, zobaczcie to, zobaczcie to, ale również ja mogę to zrobić z pewnym komentarzem, słuchajcie, ale to jest spektakl trudny, nie wiem, czy będziecie chcieli go zobaczyć do końca, tak? Albo to jest spektakl komediowy, fajnie się będzie oglądało. Przy czym ja... SMS recenzje, to ciekawe. Nowa forma się rozwija, właśnie. Ale to wynika z tego, że wiesz, że ja wiem, komu to podsyłam i wiem, jakie to niesie konsekwencje w kontekście właśnie moich znajomych, tak? Ja wiem, co oni lubią, czego nie lubią. I to jest ta znajomość naszego odbiorcy, czyli to jest ta relacja, którą my powinniśmy budować. I myślę, że jakby też wracając do tych samych początków tej naszej rozmowy, że mnie się wydaje, że mamy bardzo dużo teraz możliwości do tego, żeby właśnie no, budować taką relację, ale również przygotowywać widza. I to jest może właśnie to, co jest bardziej zadaniem pedagogiki teatru,
Oczywiście ta druga strona, tak, czyli działanie wewnątrz instytucji, okej, okay, możemy też o tym pogadać, tylko to drugi bardzo duży temat, nie? Jeżeli mówimy o relacji z widzem, to wydaje mi się, że właśnie może tu jest pole dla pedagogów takiego przygotowywania, czyli wyjścia nie poza pokazywanie spektaklu, poza webinaria, poza, nie wiem, śpiewane piosenki czy czytane bajki przez artystów, a właśnie próbę takiego bardziej pokazywania, opowiadania może o tych rzeczach, które się dzieją, ale także takiego, no ja nie jestem pedagogiem, więc nie umiem powiedzieć, jakimi metodami można to robić, ale takiego przygotowywania widza do tego, co tak naprawdę mają zobaczyć. Dlatego, tak jak mówię, bo podkreślam bardzo mocno to, że po pierwsze nie każdy ze spektakli moim zdaniem nadaje się do puszczenia w internecie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że ja jako widz nie każdy spektakl będę chciała odebrać w internecie. Siedząc na widowni trochę jest tak, że nie mam wyjścia, prawda? Mogę być bombardowana różnymi rzeczami, one mogą mi się mniej bądź bardziej podobać, ale wydaje mi się, że stosunkowo, chociaż no może widz przypadkowy może trafić na spektakl, który kompletnie mu nie będzie odpowiadał oczywiście. Natomiast wydaje mi się, że my jednak próbujemy trochę bardziej świadomie wybierać sobie to, na co do tego teatru chcielibyśmy pójść. I być może to jest ten moment na to, żeby nad tym właśnie popracować. Mamy taki czas, ja muszę powoli już zamykać naszą dyskusję. Ja też miałabym ochotę się jeszcze odnieść do tego, o czym ty, Kasia, mówisz, ale myślę, że będzie teraz do tego przestrzeń jeszcze, jeżeli się jakieś tematy trzymają do porozmawiania w pokojach, bo jesteśmy już 4 minuty po zakończeniu, więc właśnie dokładnie tak jak 4 minuty po czasie zaczęłyśmy. Jako taką ogólną, może na podsumowanie, myślę, to chcę tylko złapać coś takiego, że słyszę, że w tej sytuacji jest dużo pozytywów. Może być tak, że przekujemy ją na coś bardzo rozwojowego i nowego, ale to na pewno nie jest łatwe i ta otwartość do budowania relacji z dwóch stron musi funkcjonować. Dziękuję też za te głosy i pytania o zagrożenia, o przyszłość, bo to wszystko jest też ważne do poddania refleksji i zachęcam do tego zostania, żeby w mniejszych grupach też o tym pomyśleć i być może tworzyć nowe koncepty albo wymieniać się swoimi obecnymi wyzwaniami. Wam, dziewczyny, bardzo dziękuję, Tobie Bogna, Tobie Dorota, Tobie Kasia, bardzo, bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Dziękuję też Justynie Czarnocie, która wspierała nas technicznie. Dziękuję bardzo.